mi William Byron, który prowadzi kierowców do zielonej flagi podczas ostatniego wyścigu sezonu 2023. Ruszyli i to Byron jest tutaj liderem po wewnętrznej, bardzo, bardzo szeroko w tym zakręcie na prostej, ale tutaj kierowcy muszą złożyć się w ciasny zakręt numer 2 i to Byron jest samodzielnym liderem już u wjazdu w ten łuk. Harvick z Truexem toczą pojedynek o pozycję drugą. Larson podciąga się za maszyną z numerem 19, ale zbliża się numer 23. Bubba Wallace, auto, którego barwy zmieniały się najczęściej w tegorocznej rywalizacji. Bubba Wallace nie ma co narzekać na brak sponsorów. Motywy Gwiezdnych Wojen na pojazdach z numerami 23 i 45. Racing. Larson walczy z Harvickiem. Ładny pojedynek o miejsce drugie. Nieco został w tył. Martin Truex Jr. Byron odjeżdża i kto będzie tutaj górą? Larson czy Harvick? Ten, kto jedzie po mistrzostwo, czy ten, kto jedzie po to, aby w jak najlepszym stylu zakończyć karierę kierowcy serii pucharowej? Jak na razie jeden i drugi nie odpuszcza, walka koło w koło. Harvick nie zamknie tutaj tych przysłowiowych drzwi przed Larsonem. Larson też oczywiście nie chce ryzykować, ponieważ